Witam Cię, cześć, w tym nowym, pięknym dniu. Jestem w Łodzi, przyjechaliśmy z chłopakami do alergologa, do szpitala. Kasia z nimi została. Natomiast ja wyszedłem, żeby... Podjechałem do manufaktury. Jestem w manufakturze. Manufaktura jest chyba najpiękniejszą galerią. Ale tak jak widać w ogóle, to nie tylko galeria, ale cała ta infrastruktura, która jest wokoło, jest rewelacyjna. Czyli zachowana jest cegła, a tam jest postawiony nowoczesny budynek. Natomiast co ja tutaj robię? Idę zobaczyć, czy kupię gogle VR. Jestem ciekaw. Są dwa sklepy, z tego co pamiętam. A, jest tutaj Saturn i w manufakturze. I tam jeszcze jeden powinien być. Nie wiem jaki, ale oglądam. Mamy choinkę też. Troszeczkę ładniejsza jest niż w Piotrkowie. Tutaj jest lodowisko w tym miejscu i zawsze są jakieś imprezy. Ostatnio już dawno nie byłem. Kiedyś to raz na dwa tygodnie to w manufakturze byłem, a teraz jakoś coś tak rzadko gdzieś. A tutaj jest bardzo ładne stanowisko VR, tylko nie ma samej VR. O, proszę bardzo, poczuj. No i właśnie poczułem. No i wprawdzie VR nie kupiłem, ale kupiłem co innego. Proszę bardzo, mamy czerwony i mamy niebieskiego. Czyli są cztery pady. A dlaczego cztery pady i po co nam cztery pady? A no właśnie po to, żeby rozgrywka była fajna. Może będziemy kogoś zapraszać. No tak, myślę, że tak będzie fajnie. W każdym razie kupione są zamiast VR-u. Kupiłem sobie, a tutaj mamy piękne lodowisko, żeby się nie poślizgnął. Na razie jeszcze nikogo nie ma. Zobaczymy, czy to będzie prezent dla chłopaków, czy sobie wybiorą, który chcą kolor. Zaraz się z nimi spotkam. Jestem ciekaw, czy będzie awantura o kolor. Ja bym wybrał czerwony. Stawiam, że Miłosz też czerwony. Marcel? Chyba nie będzie Owysia, dostanie niebieski. Męski kolor, niebieski. A czerwony to jest taki ostry, wiesz. Kolory mają znaczenie. No i co, strafił nam się pech. Samochód nam się zepsuł, nie wiem co się stało. Jechaliśmy, z autostrady już zjechałem i tutaj tam, tylko tamtędy, ślimakiem wjeżdżałem na górze i tam stanęliśmy. Na szczęście dwóch chłopaków się zatrzymało i wciągnęliśmy samochód tutaj, żeby nie na ślimaku stał. Jechałem po prostu i zatrzymał się. Mówię, co jest? Nagle zgasł. Czekamy, a do Piotrkowa, a Piotrków już jest tutaj. Także nawet tablica jest praktycznie widoczna. Kasi, tata przyjedzie, nas ściągnie i do mechanika. Nie wiem, co jest grane. Akumulator chodzi. Tak jakby coś z paliwem było nie tak, nie mam pojęcia. Samochód zaprowadzony, jest u mechanika, nie wiem, przypuszczam, że to co ostatnio mówiłem, że będzie, zaraz się zrobi jaśniej, że chyba coś z uszczelką, ale jeszcze nie wiem, nie mam pojęcia, co jest. Zaprowadzony jest, jestem w pracy, przyjechał do mnie mój tata ze słodyczami, z nerwów zjadłem całą czekoladę, cała czekolada zjedzona, a tutaj mi przywiózł paczkę z okazji, no właśnie, nie będziemy się widzieć pewnie, a niedługo 40. 1 stycznia, 40. Dobra, tu jest czekolada zjedzona. Jakieś kasie mleczko. Co tutaj mam? Kwas chlebowy ekologiczny. Co tu jeszcze jest? O, sok jabłkowy z kałęczewa. Jakie fajne rzeczy. Jeszcze jedna. A tutaj co mamy? A, sok pomidorowy. Także przypomniał mi, że niedługo będzie 40.
Tak jak wiesz, od jakiegoś czasu, od niedawnego czasu, zacząłem przeglądać sklepy internetowe i z kilku sklepów opinii, które czytałem, z wyglądu, wizualizacji, no nie, jednak patrzę, ja patrzę na to, jak coś wygląda. Jak dobrze w moim stylu, to znaczy, że prawdopodobnie strony są też w ten sposób dobre. I z, powiedzmy, z 4-5 firm, które prowadzą, gdzie można wykupić u nich jakby sklep internetowy, postawić, to oni mają serwery własne i tak dalej, zdecydowałem się na, zostały dwa. Jeden to jest Shoplo, a drugi Shopper. Czyli tutaj mamy Shopera i Shoplo. I zobacz, jaka jest różnica, to są początki. Ten jest widać, że bardzo na początku skomplikowany. Po co po otwarciu zalogowania się jakieś wykresy i tak dalej? Ten natomiast, zobacz jak fajnie, witaj Marcin, baw się wyglądem, że można wybrać motyw i tak dalej. To są początki. Ja oczywiście jestem użytkownikiem i wolałbym coś bardziej, no nie to żeby tak jak Apple. Apple jest proste, iMac'i są proste, fajne, super jest, ale on jest świetny Mac tutaj, w pracy. Natomiast jak ja swoje miałem telefony, to ja chciałem Androida, dlatego że skomplikowane, ja lubię takie rzeczy. Ale jak mam cały czas w telefonie. I to samo zastanawiam się jak sklep. Czy żeby było prosto, czy jednak wolałbym, żeby było po prostu więcej możliwości, żebym mógł jak najwięcej z tego sklepu wyciągnąć. Nie wiem, myślę o tym, zastanawiam się. Najbliższe dni na pewno będą właśnie związane ze sklepem i z tym, i z tymi rozwiązaniami. Myślę, że w tym okresie świątecznym poświęcę około 30-40 godzin na przetestowanie tych sklepów. Teraz mam dwa sklepy. Jeden i drugi. I będę robić jednocześnie te same rzeczy właśnie w jednym i w drugim. I zobaczę, który jest lepszy. Tak samo będzie z ubraniami. Wszystko sprawdzę. I ty będziesz to widzieć. Będziesz widzieć, jak to robię. A jak mi się uda, to zrobisz to samo. Nie będę zbliżał, ale od razu mówię, że dyskusje, nawet nie w stosunku do mnie, tylko dyskusje na kanale. Jeżeli będziecie siebie jedno drugiego hejtować, obrażać i tak dalej, obydwie osoby usuwam. Nie chcę wymieniać, ukryj komentarzy tego użytkownika na tym kanale. Jeden i drugi. I dziękuję bardzo. No u mnie mechanika pokazało, że zawór zepsuty jest EGR. Nie wiadomo, czy to będzie to, ale generalnie muszę się liczyć na taki mniej więcej wydatek plus robocizna. Zobaczymy. Ostry, ostry. Idę do domu, wracam. Chciałem rzucić w pracy vlog, ale niestety na początku mi pokazywało, że zdążę, a później nagle zwolniło i nie zdążę. Nie zdążyłbym, także idę do domu, tam będzie szybsze łącze. Nie mam telefonu. Pod takim kątem jakby szybkości reakcji i tego, żeby na czas być, czyli o 18.30, tak, żeby był vlog o 18.30, żeby się tego pilnować, żeby zawsze tak było. To po prostu zaczyna mnie to czasami irytować, właśnie takie momenty, może nie to, że irytować, ale wiem, że tracę niepotrzebnie czas na rzeczy, które jak było wszystko sprawne, wszystko chodziło dobrze, byłby dobry telefon, szybki internet, wszędzie, bez limitu i tak dalej, to byłoby łatwiej, mniej nerwówki. A tak to jest taka nerwówka, czy ja zdążę, czy też nie. Oczywiście, nic się nie stanie. Kiedyś przyjdzie taki dzień, że nie zdążę. Albo nie wrzucę vloga z jakiegoś powodu, nie wiem, coś się stanie ze sprzętem, z winą, ukradną, rozwali się, jeszcze. Tyle możliwości jest różnych. No ale póki mogę, to staram się. I teraz zwłaszcza na tą 18.30, żeby wrzucać. No i idąc z duchem tego mojego rozwoju, postanowiłem, że w weekendy też będę starał się wrzucać o tych samych porach. I albo są dwie możliwości. Czyli w tygodniu jest zawsze jest 18.30. Ale w weekend zrobimy tak, że jeżeli nie wrzucę, nie wiem czy to będzie 10 albo 11, jeszcze sobie ustalę. Jeżeli nie wrzucę do 11 godziny albo 10, może 10.30, o, czyli 18.30 i 10.30. Tak, 10.30. Jeżeli nie wrzucę do 10.30, to na przykład będzie wiadomo, że vlog się pojawi w weekend o 18.30. Czyli w dni tygodnia, od poniedziałku do piątku 18.30, a w sobotę 10.30 albo 18.30. A
ja zamiast robić zakupy i Kasi, pomóc z zakupami, to chodzę z vlogami. Tak działa masakrycznie wolno ten komputer, że 7 minut się odpalał i jeszcze teraz się nie chce połączyć z Marcela telefonem. To ty masz mój telefon? Ja mam twój telefon. No? Nie no, co jest zgrane? I jak tu się nie denerwować, jak jeszcze tutaj taka muzyka gra? No i na pewno nie zdążę. Zrobiłem testy. Na testach wszędzie słabiutko. Trzy telefony. Jeden, drugi i trzeci. I nawet na iPhone'ie bardzo słabo chodzi. Więc pewnie jest to wina sieci. Trudno. Stało się. Ale ty czekasz na vloga dlatego, że ty będziesz? Czy dlatego, że ci podobają vlogi? Podobają mi się vlogi. A przecież ostatnio nie oglądali w ogóle. Ogląda. Czasami. Zrobiłam na technikę. To jest dla kogo? Dla I love dla mamy i taty. Wasz ukochany, kochany Milo. Życzę wam dużo szczęścia i tak dalej. Mam nadzieję, że wasz uśmiech na twarzy nigdy nie zniknie. Żeby wasze dzieci były bardzo posłuszne i grzeczne. W Biedronce kupiłem taki hummus, którego teraz jem. Natomiast pierwszy raz przetestuję ze słonecznikiem. I z orzechami. Z orzechami już próbowałem. Bardzo dobry hummus. Bardzo lubię te ciecierzycy. A najlepiej samemu zrobić. Inteligentny. Mamo? A co chcesz zmyć? Mogę na biurko wasze? Marce pomazał oczywiście. Mama, daj. Najpierw spróbuj tym. Tym się nie uda. Ale tym się uda. No teraz. W oczekiwaniu już jest przetwarzanie, czyli całkiem nieźle. I żeby się nie denerwować i żeby się rozprężyć, gra w czwórkę. Cztery osoby. Cała rodzina. Faul nie ma dwóch zdań, no ale on już ma żółtą kartkę. To jest jego druga żółta kartka i musi zejść z boiska. Nie udała mu się ta interwencja. Pokupiłeś, to pakujesz, nie? A teraz czas pozdrowień, natomiast zanim zaczniemy pozdrowienia, dzisiaj jest Wigilia, więc ja wraz z rodziną, tutaj jest tylko Milo, życzymy tobie wszystkiego najlepszego, spokojnych i wesołych świąt, żeby przebiegały w rodzinnej atmosferze i przyłącza się do tego oczywiście reszta mojej rodziny. To na tyle. A teraz pozdrawiam osoby, które były najszybsze. Wybieram trzy osoby, które były najszybsze. Shadow, pozdrawiam cię bardzo serdecznie za to, że byłeś najszybszy. Jeżeli chcesz być szybki, czy następna osoba, która chce być szybka, to należy ustawić dzwoneczek przy opcji subskrybuj, żeby od razu się pojawiały filmy. Adam Badula, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Pozdrawiam cię za to, że byłeś drugi. Morfi, pozdrawiam cię bardzo serdecznie za to, że byłeś trzeci. A teraz wybieram najciekawsze komentarze związane z ostatnim odcinkiem. Gracz David, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Ja przypuszczam, że mogliśmy zebrać około 400 kg. No. 300-400, bo no. Jeżeli w worku było 10-20 kg, a tych więcej. Z 500 kg. No, z 500 kg. Dawid Lisiuk, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dlaczego nie było vloga? Jeżeli oglądałeś tego vloga, to już wiesz. Natomiast były też komentarze takie, że miał być vlog. Ach, miałem nie mówić, święta są. Nie mówię. Dobra, nie narzekamy.
Kacper Ławniczak, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Wiesz co, tu nie chodzi zawsze o to, żeby oddawać, żeby youtuber oddawał pieniądze. Możesz być zdziwiony, ale chodzi o to, żeby był zaangażowany. Czyli niekoniecznie youtuber ma sam od siebie dać kasę. Wystarczy, że jeżeli ktoś, kto ma duże zasięgi, będzie zaangażowany i zmobilizuje resztę osób, to już jest to duży angaż. Rozumiesz? Nie chodzi o to, żeby robić to na pokaz, chociaż ja tutaj nie mówię, ja uważam, że fajnie, że Wiśnia zrobił, ale nie chodzi o to, żeby zrobić coś na pokaz, dajesz tysiaka. Nie. On więcej może zrobić, gdyby działał ogólnie, czy ktoś ogólnie działając, a nie to, że musi dawać od siebie kasę. Zrozumiałeś, o co mi chodzi? No. Tak, dobra. Lubczyn, elo, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Wigilie u nas są, jutro się dowiesz o tym, wigilie u nas są przechodzone, czyli w każdym roku gdzie indziej, ale nie robimy u siebie, nigdy nie. Czemu te pytanie czytasz? A bo i tak wiadomo, o co chodzi. Ktoś przeczyta, zrobi pauzę sobie, a ja odpowiadam, żeby było szybko. Ale tak. Wiesz, o co chodzi? Duza się pojawia. Tak. I teraz się pojawia. Tak. Krystian Zamora, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jest niewyraźny, dlatego że filtry, które ja mam we vlogu, one powodują, że po prostu, że tam to się zmienia. I między innymi dlatego. Też być może, nie wiem jak to wygląda, że jest 30 klatek, filmy, vlogi mają 30 klatek na sekundę. I że zacina, bo ktoś pisał, że zacina. Więc tak może być. Natomiast kanał z grami, tam będzie 60 klatek na sekundę. Zosia Szymańska, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, dziękuję. Też tak uważam, że... Wiele psiaków, przecież wy wszyscy... Że wiele psiaków. Masz rację, Milo też jest szczęśliwy, tak? Tak, ja się popłakałem dużo razy. Milo się popłakał. Bartek Hołuj, pozdrawiam cię serdecznie, chyba to już drugi albo trzeci raz cię pozdrawiam. Mniej więcej za tydzień, ale może się to przeciągnąć na początek stycznia, dlatego że... No nie wiem, co będziemy w tym weekendzie po świętach. Prawdopodobnie do Zakopanego jedziemy. Nie tylko na Sylwestra, ale chyba wcześniej, więc... No tak, ja chciałem zaraz po święta pojechać. Tylko samochód się zepsuł. Nie wiem jak z samochodem będzie. Więc zobaczymy. Może się to przesunąć na początek stycznia. Julian Miotk, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, dziękuję za życzenia. I dla ciebie, i jeszcze raz, dla wszystkich moich widzów... Wesołych świąt! Wesołych świąt. Zrobimy to na 3-4, a to wytnę tam to wcześniej. 3, 4. Wesołych świąt! A czemu tak robisz takie?